wszystkim, witam was w kolejnym odcinku. Trisha dostała sobie awans. Łup, fajnie. W ogóle na którym ona jest w poziomie? Czwartym. Aha, czyli to też zaczęło się od trzeciego, spoko. Dzisiaj mamy takie raczej łatwiejsze zadania, bo możemy posiedzieć w domu, także spoko. Niech sobie napiszę ten artykuł. Czy to coś możemy zrobić z tymi roślinkami? Może one sobie same pobierają wodę, bo są tak blisko. No nie widzę tutaj nic takiego, żebyśmy mogli zrobić. Dobrze. Ogólnie może Trisha też powinna trochę połapać sobie tych prac dorywczych, żebyśmy jednak zarobili te pieniądze, bo potrzebujemy tego sprzętu do nurkowania. Więc może i zaraz poszukam czegoś. Bo w sumie zaraz możemy jeszcze zatrybić. Na pewno jakiegoś sima tutaj znajdziemy. To edukowanie. Tu w budce jest sim, ale to chyba go nie mogę zaczepiać. Halo? No musi tu być jakiś sim przecież gdzieś. O, tu jest ktoś. Proszę bardzo, edukuj. O nie, ale to jest ultra daleko. W sumie no przydałby jej się rower na przykład, ale no... Nie stać nas na rowery, na takie rzeczy. Ale dobra, ona szybko biegnie. Chyba, że ta osoba już znikła. No, oczywiście, że tak. Fajnie. Dobra, czy widać tu jakiegoś innego sima? No tu w ogóle jakie miejsce? Malowanie, huśtawki? Fajnie, fajnie. Halo, gro. To jest po prostu... Czy jestem taka ślepa? Dobra, tu ktoś idzie. Listonosz i tu idzie ktoś. Wesołe, proszę zapoznanie zrobić. Aha, to jest Oliana. Co, jej małżeństwa nie chcemy rozwalać. No Oliana! Dobra, ty. Stój mi tu, nie odchodź. Zainteresowania... To to jest... A, to jest Jenny, okej. Jej, dobra, super, dzięki wielkie, Jenny. Negocjuj premię. A spróbuj, nie wiem jak... Czy to coś da? Spodobało mi się to, co Trisha miała do powiedzenia. Trisha otrzymała jednorazową premię gotówkową. Jest bliżej awansu. O, ciekawe jak często możemy z tej opcji korzystać ogólnie. Okej. Okay. Dobra, znajdź pracę dorywcze. Czy mamy sprawność fizyczną? Wydaje mi się, że tak, to weźmy to. I wiecie, też sobie pomyślałam, że przecież ona ma w domu te takie do szydełkowania różne rzeczy, więc w sumie, tylko że to też kosztuje, prawda? Ale mogłaby na szydełku robić rzeczy i po prostu je sprzedawać na Plopsi. To też jest opcja, prawda? Ale dobra, Trisha poszła sobie w świat. Dobra, idźcie sobie na randkę. Czy też jakoś wyłączyć te takie licealne powiadomienia? Niepowiedzenie! Nie mówcie, że ona nie ma skilla fitnessowego. No przecież ma 7 poziom. Czemu było niepowiedzenie? Okej, okay, super. Thanks for nothing. Patrzcie, jak tu się rozrosły te rośliny w ogóle. Jakie wielkie te krzaki. Ja nie wiem, czy ja grałam właśnie z roślinami, odkąd był ten update, bo one chyba tak inaczej wyglądają, bo był jakiś update. Czy mi się wydaje, że był update, który właśnie miał wpływać na to, że roślinki trochę lepiej wyglądały? Możliwe, że sobie to wymyśliłam. Jakby jest to bardzo możliwe. Dobra, weź sobie... Aha, to muszę wchować do wyposażenia. Dziergaj czapki. Albo nie, dziergaj te ubrania dla zwierząt. Co prawda nie masz zwierzaków, ale... Możesz handlować, chociaż jesteś zmęczona, no ale dobra. Może coś ci uda zacząć dziergać. Dobra, chyba nie bardzo. Także, dobra. No nie możesz podziergać? Czekajcie. Jak nie masz miejsca, no... Dobra, usiądź albo dziergaj. Aha, masz tu już projekt. Dobra, no to... Dziergaj. Jej! Powiem wam a propos dziergania, że ja ostatnio zaczęłam próbować szydełkować, co prawda nie dziergać.
I udało mi się zrobić dwie torebeczki. Jedną dam mojej siostrze w prezencie na święta. Nie wiem, czy jej się podobała, czy nie. W sensie to był taki dodatkowy prezent, wiecie. Mówiła, że fajna, fajna. Także może jej używa. Ale ja jestem dumna z siebie, że to ogarnęłam, bo już kiedyś próbowałam i no za nic w świecie nie potrafiłam tego ogarnąć. Także super. Okej, mamy poziom drugi dziergania. Uhu. O, skończyła. Wystaw na Plopsi. To wystawianie na Plopsi 5 kosztuje? Co to jest? Kawał gliny? Skąd on się tu wziął? Nawet nie mogę go przesunąć. Okej. Dobra, idź do spanka. Ej, czy jest to brama i układanka? Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. I co? O, faktycznie! Ej, ale fajnie, to ja chcę mieć wszystkie te układanki. W sumie fajnie, taka trochę inna dekoracja zawsze do... Inne obrazeczki, fajnie. To nawet dosłownie nie wiedziałam tyle czasu, że jest taka opcja. Oczywiście pracuj z domu. Jej, mamy awans! Kajak ekologa dostaliśmy? O mój, serio? Ja nie mogę go sprzedać. Szkoda. Dobra, co musimy dzisiaj do pracy? Badać tematykę i ten. Dobra, to sobie najpierw zbadaj. I potem wyjdź resztki jeszcze. Znowu jak tylko już szaro, ponuro. Ale no dopiero 8, więc się pewnie wypogodzi. Musimy znowu kogoś tutaj edukować. Może możemy tą panią tutaj w budce edukować? Ej, chyba tak, patrzcie. Myślałam, że tu nie ma opcji, żeby rozmawiać. O, no to idź, edukuj. O, kwiatki wyrosły. Tylko, że ona potrzebuje... Dobra, sprzedaj wszystko ogólnie rzecz biorąc. Ona potrzebuje podlać albo odchwaszczać, a tutaj nic takiego nie mamy. Ani odchwaszczania, ani podlewania. Ale przynajmniej jakieś pieniążki nam to dodatkowo przynosi, także coś za coś, prawda? Dobra, i jak skończysz, no to sobie znowu podzierkaj. A, tu masz jeszcze jeden ten projekt zaczęty. Czy to jest ta bojka? Nie. Bo tutaj koło nas... Aha, tu jest chyba ona. To są dwie takie bojki. A nie, tam już jest za płytko. Ej, stać nas na ten poławiacz skarbów. Może kupię to, dobra. Wydam kupę kasy na talerz. Może zarobimy dzięki temu miliony, prawda? Chciałabym akwarium dla naszej rybki, bo biedna rybka żyje sobie w naszej kieszeni. Także fajnie by było. I co, czy ja mogę już poławiać, czy... Tylko, że... Nurkuj po skarb bez butli. Czy ona może od tego zginąć? Zapiszę grę w razie coś. W razie gdyby miała zginąć, bo nie wiem, czy nie może. Bo nie mamy butli do nurkowania niczego takiego. Także... Płyń. Uj, jak ona pięknie pływa kraulem. Aha, jakąś pianeczkę założyła. Szkoda, że kurczę nie możemy właśnie, jakby wiecie, zejść pod wodę z nią. Błagam, nie utop się. Trzymam za ciebie kciuki. Nie umieraj. Stop! Zapomniałam. Nie zmieniłam jej tego i by się nie spełniła nam przecież. Gdzie to było w lokalizacjach? Plażowe życie. Chyba, że nie znajdziemy skarbu od razu, bo nie wiem, czy to tak łatwo znaleźć skarb. Pamiętam, że dosyć dużo grałam sobie w tym dodatku, ale jak on wyszedł, ale jakoś... Moja pamięć jest chyba krótka. Jaki... Ups. Ładny obrazek. Pięknie. Uwielbiam ten świat. Nie bardzo grałam w tym takim nowym... W sensie nowym, tym wiecie, takim... O, wynurzyła się. Aha, po powietrze tylko. Dobra, dobra. Nie bardzo grałam w tym takim też chyba, on jest taki dosyć letni ten świat.
z tego pakietu ze ślubami. Też wygląda dosyć ciekawie. Chociaż nie wiem, czy tam są wszystkie sezony, wszystkie pory roku, czy tylko właśnie też jest bardziej taka letnia pogoda. I pewnie też ten pakiet z tymi mieszkaniami, apartamentami też powinien być raczej letni. Serce sulanie, tylko że my już mamy. Ale dobra. Czemu by nie? Jutnij sobie drzemkę, no to leć do domu. Mamy dmuchany materac. Zrzemnij się. Idealnie, zaraz sobie spełnimy plażowe życie. Właśnie, kurczę, strasznie mnie wkurzają te powiadomienia. Musi być jakaś opcja, żeby to włączyć. Chociaż najbardziej mnie wkurzają te licealne, bo już mam dosyć tego liceum. Nie teraz, Kaori. Spełniam swoją aspirację. Nie mam czasu. Ktoś tam i tak stoi nam pod drzwiami. Nawaj. O, napłynie tym. Tą wielką łodzią, którą trzyma w kieszeni sobie na co dzień. Fajnie. Ogólnie te łódki wyglądają fajnie, podobają mi się. W sensie to było chyba napisane, że to jest kajak. Okej, no ja ciebie tu nie zapraszałam, więc. A my tu w ogóle nie mamy drabiny. Dopiero teraz zauważyłam. Czemu to się nie spełniło? Dobra, chyba musisz na tym szezlongu tą drzemkę wykonać. Chyba, że to dlatego, że słońce zaszło po drodze. Ale no come on, przecież początkowo mieliśmy jakieś 2 sekundy słońca. Dobra, no niech ona sobie podzierka, a potem może ułoży 50 elementów. Impreza nie z tego świata. Kto to do mnie dzwoni? Aha, fajnie, że miałeś super randkę. My też chcemy mieć super randkę. Ogólnie to dzierganie idzie dosyć szybciej. Jaki mam już poziom skilla? Trójka. A kurczę, tylko tych. A nie, dobra, to też jest wyposażenie. Myślałam, że to jest w tym innym wyposażeniu, już nie będziemy mogli wystawić na plopsi. Zresztą to byśmy mogli mieć też u siebie. Czekajcie, czy ten naszyjnik jest taki sam? Ja trochę w innym kolorze. Aha, dobra, bo to oni dobijają się do mnie, bo chcą mi to naprawić. Nie szczaiłam. Ej, ale fajne są te puzzle. Jak to jest możliwe, że ja o tym nie wiedziałam? Super to wygląda. Dobra, wykąp się. Aha, no chciałeś zjeść. No dobra, no. Weź resztki i dokończ to. Okej, dzisiaj mamy dzień wolny. Tak, żebyśmy mogli znowu zrobić jakąś imprezeczkę. No, zobaczymy. Okidoki, mamy kolejny dzionek, więc sobie idziemy na jakąś tą plażę, żeby mogła się zdrzemnąć, też jest wyspana. Weźcie może po prostu najpierw odpręż, a potem zdrzemnij, może wtedy to się zatrybi. Zresztą byś chciała z kimś porozmawiać. No dobrze, za chwilkę. Czemu jesteś przestraszona? Aha, bo jest powodu twoich paranoi, dobrze. No dalej to się nie spełniło. Czy to nie jest szezlong? Czy to nie jest materac? Okej, no lub sobie taki simów, jakby ja ci tutaj niczego nie bronię. Kto to tam tak szaleje na tym skuterze w kółko? Idź jeszcze raz się trzymaj. Ojejcie, no przestańcie do mnie wydzwaniać wszyscy, Matko Święta, no daj tam mi spokój. Ale też bym tak chciała sobie poleżeć na materacu w wodzie. Zazdroszczę.
zazdroszczę Triszy, która żyje w raju po prostu. No i to się dalej nie zatrybiło. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy to jest po prostu jakiś bug, czy może coś źle robię. Jakby, jeśli wiecie, o co chodzi, to dajcie znać. Ja jeszcze może spróbuję ponownie w kolejnej części. No i jeśli to po prostu nie zatrybi, no to, że tak powiem, kodem to wrzucimy, żeby się zatrybiło, no bo jakby zrobiła to, co jest napisane, tak? No to powinno się zaliczyć. Dobrze, jesteś głodna. Czy ta budka jest jeszcze otwarta? Nie, już ją zamknęli, ale ktoś idzie otworzyć? Nie. Nikt nie idzie otworzyć budki? Dobra, już późno niby jest. No to chodźcie do domu. O, możemy odchwaszczać. To czekajcie, zmienimy. Sprzedaj wszystko, odchwaszczaj i podlej teren. Oj, zmieniła nam się pora roku, więc te inne roślinki zaczęły rosnąć fajnie. Się nie wiem, jak klikam podlej teren, to na wszystkie je podleję, czy jak? To działa. Aha, no niby tu idzie wszystko sprzedawać chyba. Okej, okay, możemy ogólnie nawozić. Tylko nie mamy czym. No, tą rybą nie chciałabym nawozić. Bo chciałabym ją mieć akwarium. Ej, stroje też sprzedaj na Trendy w sumie. Po co nam to? Tu tylko miejsce nam zabiera. 50, no dobra. Dobra, podziergaj sobie znowu. Karpety. O, dywan może dziergać fajnie. Zepsuła nam się toaleta, to możemy w tej innej naszej aspiracji, którejś było coś o naprawianiu. Wiedza to była? Nie, na komputerowiec to raczej nie. O, tu. Napraw. Może zdążysz, no to przerwij to dzierganie chwilowo. Bo niedługo idziesz do pracy. A coś mi w nosie kręci? A ja wiecie, jest tak, że czujecie, że coś was w nosie kręci, ale nie możecie kichnąć. No. Jej, fajnie. No a ten stół stolarski to znowu nie stać, bo kupiłam tego buławiacza skarbów. O, ale możemy coś sprzedać znowu. Chociaż czekajcie, może zbierzmy. Zbierz cały plon, to sobie nawozimy potem te roślinki tym, co zbierzemy. Ma to sens, prawda? Dobra, i nawoź. Jakoś normalna, normalna, normalna. Wszystko jest normalne, no ale dobra. Fasolki mamy dużo, to fasolką nawoź wszystko. Nie wiem, czy tak się robi, ale niechaj będzie. Czy to one się wszystkie nawiozły? Chyba nie. Chyba każdą trzeba z osobna, co nie? Co ty robisz? Gdzie ty idziesz? Nawoź roślinki. Jej. Ogólnie nam zarabiamy całkiem dobrze, biorąc pod uwagę, że tak w sumie no niewiele musimy w tej pracy robić. Także no nie jest źle. Drzewa nam urosły. No raz, dwa, nawoź to. Tu jeszcze, ups, jedna jest tam. Nawoź, fasolka i nawoź. W sumie ja teraz zdam sobie sprawę, że nawiozłem fasolkę fasolką, ale w sumie nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, więc... Okej, teraz dzisiaj musimy iść tam znowu na tą wyspę jakby. Dobrze, zaraz pójdziemy. Dobra, czyli to na razie sobie chyba sprzedam. Chociaż w sumie. A dobra. Możemy zrobić farmę może ananasów, kokosów. Ale dobra, bo sprzedaję to wszystko w sumie. Szkoda, że tego nie można tak wiecie sprzedawać, że przez plopsi. Świeże warzywka prosto z plaży. O nie, jeszcze rachunki dostaliśmy.
O matko, i takie duże. Dobra, idziemy do pracy w takim razie. Dobra, rób zdjęcia, zbieraj śmieci. Czy tu są śmieci? Nie ma. Tu też nie widzę. Jeszcze może śmieciarze nie przyszli. Sprzątnij. Czekajcie, to jest jakaś roślinka, to zrób zdjęcie. Zrób zdjęcie. O, śmieci. Czy jak tam lawę sprzątniemy, to też się liczy? Powinno. Dzięki, Sydney, bardzo mi miło. O, miłośniczka. Fajnie, fajnie. Czy nie to za sens sprzątać tą lawę, jak to będzie i tak chyba sobie wypadać z tego wulkanu. No i nie wiem, czy to się liczy jako śmieci. Aha, to gasisz w ogóle. Aha, ale zaliczyło się, tylko że to nie znikło. A dobra, no skoro się zaliczyło, no to najważniejsze. Czyli w sumie to wszystko nam się zaliczyło. Dobra, to choć poszukaj jeszcze kilka, może muszli? Czy tutaj. Okej, spoko. A tu są jakieś śmieci sprzątnij. Oj, zanurkuj sobie po skarb, może coś znajdziesz. O! Papugoryba. Też fajna, zachowam ją sobie. No, potrzebujemy zdecydowanie akwarium. Kurczę, ona potrzebuje do toalety, no ale dobra. Niech idzie łowić skarb. Mam nadzieję, że nie wykona swojej tutaj potrzeby do wody. O, oczy Sulani znaleźliśmy. To tego jeszcze nie mieliśmy. Czekajcie. Chciałam ogólnie. Aha, to jest takie coś. No nie wygląda to do końca jak oczy, ale spoko. Niech będzie. Okej, muszli nam troszeczkę brakuje. Aha, czyli faktycznie to po prostu są w różnych kolorach te przedmioty. O, jeszcze jakiś nam brakuje? Czy to nie jest to serce Sulani? Jeszcze inne są te serca? Matko Święta, ile ono to Sulani ma serce? Już bez przesady. Dobra, stać nas ogólnie na rachunki. Dobra, skorzystaj z tej toalety szybko. Postawmy sobie gdzieś oczy Sulani, chociaż kończy nam się miejsce już na to. Trochę słabo, że po prostu nie zrobili więcej różnych przedmiotów, tylko po prostu w różnych kolorach są. No dobra, niech im będzie. Dobra, zerkaj te skarpety dalej. Dodatkowe jedzenie? Dobra, zaproś ich, jak już przyszli. Bądź tak miła. Czy wy jesteście w związkach? Nie. No, jak słodko. W sumie no, ona jest głodna. Wieprzowa kaluła. To zawołaj na posiłek wszystkich. O matkę, jak ona ma brudną pannę. Dopiero teraz zauważyłam. Czekajcie, a jak się robi, żeby zmień grę karty? I graj w karty. Aha, nie może z nimi wszystkimi? Aha, no bo ich nie znasz. Dobra, przywitaj się z nimi. Jakoś lecą minusy, ale dobra. O, i teraz sobie zagrajcie w karty. O, jak słodko. Trisha gdziekolwiek nie pójdzie, to zbiera sobie przyjaciół. Jak miło. Co to tak syczy? Aha, to popsute radio pewnie. No szkoda pieniędzy mi chwilowo, w sensie nawet nie stać mi chyba za bardzo na jakieś naprawy, więc. Dobra, idziesz spać, no to idź spać i my sobie tutaj zakończymy tą część. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!
To zszokowana mina. Po prostu cudowne.